piosenki, 10 punktów. Jak oceniasz swój występ? Najważniejsze, że udało się wywalczyć awans i nawiązać walkę z chłopakami, którzy na co dzień jeżdżą w Ekstralidze, więc jestem dobrej myśli. Myślę, że powoli wracam na właściwe tory po tym ciężkim dla mnie początku sezonu, więc co, jestem dobrej myśli. Wiadomo, zawodów nie wygrałem, a apetyty oczywiście na to były, ale mam nadzieję, że tam... Trochę spokoju z mojej strony w jeździe, to wszystko się ułoży tak, że zacznie być mi łatwiej o to, żeby te wyścigi wygrywać. O. Upadek Adriana Gałę wyglądał bardzo, bardzo źle. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Widziałem tą całą sytuację, nie wyglądało to dobrze. W pewnym momencie odwróciłem głowę, bo już nie chciałem patrzeć na to. Trzymamy kciuki oczywiście za Adriana, żeby tam się skończyło po prostu na tym, że będzie z dużej chmury mały deszcz. I życzymy Adrianowi dużo zdrówka i żeby wracał jak najszybciej do nas, do drużyny, bo jest ważną częścią tego zespołu i chcielibyśmy, żeby już w sobotę był z nami. Dziękuję za rozmowę. To możliwe, oczywiście. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich kibiców. Śledźcie nas w sobotę i trzymajcie za nas kciuki.